W drogomyślu spotkanie miejscowej Błyskawicy z Morcinkiem Kaczyńce, dwóch drużyn środka tabeli, zapowiadało się ciekawie i takie też było. Mimo wyraźnie osłabionej drużyny gości z Kaczyc już w piątej minucie spotkania Łukasz Jeleń strzela bramkę. Nie mijają kolejne dwie i po zagraniu ręką przez zawodnika z Drogomyśla sędzia wskazuje na 11 metr przed bramką. Karnego z powodzeniem egzekwuje Jacek Grzybek. Pozostała część pierwszej połowy jest wyrównana, chociaż coraz częściej gospodarze atakują bramkę Morcinka. W 45 minucie sędzia ponownie wskazuje na pole karne, tym razem jednak przeciwko drużynie gości. Karnego bezlitośnie egzekwuje Rafał Dziadek. Druga połowa to wyraźnie słabsza gra drużyny z Kaczyc, która zostaje zepchnięta do obrony. W 77 minucie Rafał Moj ku radości miejscowych kibiców doprowadza do wyrównania. Ostatnie minuty meczu to dramatyczna obrona wyniku przez zespół gości, jednak jedna z nielicznych kontr w drugiej części spotkania i mecz kończy się zwycięstwem Morcinka. Wyraźnie poirytowany stylem gry swojego zespołu był trener gospodarzy. Graliśmy antyfutbol, nie wiem co się dzisiaj z drużyną stało, to był po prostu antyfutbol. Nie mogliśmy jednej składnej akcji zrobić, gdzie zakładaliśmy sobie, że gramy to co w zeszłych meczach, czyli z Kebiem i z Koszarową, gdzie dobrze to wyglądało. Czyli założenia były grać bokami, rozrywać tą piłę. Dzisiaj dostosowaliśmy się do gry przeciwnika, do Kaczyc, gdzie oni tylko grali do przodu, wykopywali i gdzieś na Jelenia. I to była cała ich gra. No w drugiej połowie było widać, byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, ale jeżeli się z metra nie strzela do bramki, no to później się to zemściło, bo mieliśmy trzy takie stuprocentowe sytuacje, gdzie bramka powinna wpaść. No wiadomo, musieliśmy gonić 2-0, ale udało się to dogonić i powinniśmy ten mecz przechylić na własną korzyść. No jestem zdegustowany dzisiaj postawą niektórych zawodników i musimy po prostu męsko porozmawiać, bo tak nie można grać wychodząc na mecz i myśleć o czymś innym, a nie o grze. Z kolei Jacek Mercało podkreśla, że czasem aby wygrać mecz potrzeba trochę szczęścia, a to ku radości piłkarzy z Kaczyc, tym razem było po ich stronie. Jechaliśmy dzisiaj tutaj no troszeczkę z taką wielką dozą niepewności, bo faktycznie, no jak zresztą był pan na ostatnim meczu naszym, no te dwie kartki, poprzednie kartki, kontuzje, no jesteśmy tak rozbici, że gramy praktycznie samą młodzieżą, to było widać dzisiaj na boisku. Praktycznie, no w sumie jedynie Łukasz Jeleń, starszy zawodnik, a reszta to wszyscy ci, którzy jeszcze grali niedawno w juniorach i jeszcze grają w juniorach. No ale tak jak mówię, no jechaliśmy troszeczkę niepewni, ale początek meczu no niesamowicie dla nas po naszej myśli się potoczył. Czwarta czy piąta minuta była piękna akcja z naszej strony, ładny strzał Łukasza Jelenia 1-0. Nie trwało to dość, nie trwało długo, kiedy rzut karny dla nas, no i 2-0 się zrobiło. No w pierwszej połowie na pewno żeśmy byli zespołem lepszym. Mieliśmy jeszcze te dwie okazje, Łukasz Jeleń sam na sam, które nie wykorzystał. No, gdybyśmy to strzelili, to było praktycznie w pierwszej połowie meczu i myślę, że byłoby bez historii. No a tu jednak jak to czasami figle los spłata, także w tej chwili 2-1 bramka do szatni, no i nerwówka. No troszeczkę zabrakło nam, widzę, sił. No nie wszyscy, tak jak mówię, są przygotowani do tego, bo to praktycznie jeszcze juniorzy, ale tak jak mówię, no czasami trzeba mieć troszeczkę tego szczęścia i to szczęście dzisiaj nas nie opuściło, bo no trzeba przyznać, że Drogomyśl był na pewno dominującą w drugiej połowie drużyną. No mieli te sytuacje, z których mogli strzelić tę zwycięską bramkę, bo doprowadzili do remisu, no a jednak tak jak mówię, czasami to szczęście się uśmiechnęło dzisiaj akurat do nas, no i z tego się bardzo cieszymy. Przegrywając, Drogomyśl pozostał na 11 pozycji w tabeli, zaś Morcinek awansował na miejsce 6. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losse.